Współautor akcji Budka Życia i współautor akcji Punkty Życia. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować obywatelom za to, że zaufali nam. Jak to ostatnio wyczytałem, piękny tekst. Wspaniałe projekty rodzą się w kryzysowych sytuacjach, w kryzysowych momentach, ale mam nadzieję, że będą realizowane w momentach innych niż kryzysowe, czyli we wspaniałych momentach. Dziękujemy raz jeszcze za zaufanie i tak naprawdę liczymy na to, że projekt zgodnie z tym, co my wymyśliliśmy, ujrzy światło dzienne. To jest tak naprawdę wielki egzamin dla mieszkańców miasta Koszalina, który ten egzamin został zdany na piątkę z plusem i to jeszcze taką z koroną, prawda? Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, więc takie piątki można wystawiać. To nie jest tylko sukces tych 3028 głosów, to jest sukces wszystkich mieszkańców miasta Koszalina. To nie jest sukces nas tutaj czworo, bo za nami masa ludzi, którzy wspierali nas, klepali nas po plecach i mówili do przodu, idźcie, bo naprawdę warto. Miejmy nadzieję, że dzięki temu miasto Koszalin stanie się jedną z takich wizytówek europejskich miast, które posiadają dobrej jakości publiczny dostęp do defibratorów AED. Czasy trudne, bo czasy pandemii pokazały nam, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu. W życiu jest najważniejsze nasze bezpieczeństwo. Nie tylko to, aby się gdzieś tam zarazić, zakazić, tylko również takie choroby, które nie zatrzymały się. One nie miały wysiadki, one są razem z nami w dalszym ciągu. Nagłe zatrzymania krążenia się dzieją. A dzięki naszemu projektowi, dzięki Wam, obywatele, tak naprawdę będzie można mówić o mieście Koszalinie jako mieście bezpiecznym. Także z mojej strony tylko tak naprawdę oklaski dla Was, ludzi, którzy nam zaufali, którzy nas wspierali. Pytanie, dlatego że jak pada słowo defibrator, to się wszyscy zaczynają bać i myśleć, że to jest skomplikowane urządzenie. Wszyscy ci, którzy gdzieś kiedyś nie poczytali na ten temat, nie usłyszeli. Zakładamy w projekcie również cykl szkoleń dla obywateli, aby można było się dowiedzieć, jak defibrator działa, jak defibrator obsłużyć. Mimo to, że defibrator AED w samej nazwie ma słowo automatyczny, automatic, a więc jest to urządzenie, które tak naprawdę nie potrzeba przeszkolenia i tak też towarzystwa naukowe mówią, nie potrzeba przeszkolenia, aby defibrator można było użyć, wystarczy włączyć urządzenie, system podaje nam komunikaty, czyli tak jakby instrukcja obsługi jest podawana w trakcie włączenia urządzenia i szkolenie nie jest potrzebne, ale my i tak zakładamy wersję taką, że ktoś będzie chciał to szkolenie odbyć i cykl szkoleń naprawdę się odbędzie, także dobre pytanie i jak najbardziej tak, mamy to na uwadze. Generalnie urządzenia powinny być zaopatrzone w nadajnik GPS, który służy dla dwóch celów. Pierwszy cel, no to tak jak wspomniane przez prezydenta, akty wandalizmu lub kradzieży, a więc jeśli takie urządzenie zostanie skradzione, no to automatyczny system komputerowy będzie wiedział, gdzie to urządzenie się znajduje, w czyjej piwnicy, czy na jakiej aukcji internetowej. Także nawet próba sprzedania tego urządzenia też nie jest wykonalna, dlatego że każde urządzenie medyczne ma unikatowy numer seryjny, a więc gdziekolwiek to urządzenie pojawi się na jakiejś aukcji internetowej, to one po prostu zostanie złapane, wyłapane przez nasz system komputerowy. A więc tak, nadajniki GPS, dodatkowo nadajniki GPS jest po to, aby na wypadek, gdyby ktoś chciał użyć tego urządzenia w pobliżu, to tak naprawdę będziemy wiedzieć, gdzie jest ten defibrator, więc będziemy wiedzieć, gdzie jest poszkodowany, który wymaga tej pilnej pomocy. To są takie dwie pieczenie na jednym ogniu. Sztuk, no tyle ile defibratorów, czyli defibratorów 40. No jeden z defibratorów jest w planach, aby nie był ustawiony w miejscu publicznym jakimś, tylko żeby był gotowy do darmowego, bezpłatnego wynajęcia przez kogo? Przez osobę, która chce na przykład zorganizować imprezę o charakterze masowym, czyli chce stworzyć bezpieczną imprezę, chce wypożyczyć taki defibrator, aby zabezpieczyć zaproszonych na tą imprezę. Autobus to jest coś, co się też przemieszcza jakby w różnych lokalizacjach. Takie rozwiązania mają miejsce już w innych częściach Polski czy świata. Sprawdziły się. Dwa tygodnie temu defibrator AED został użyty w pociągu w trakcie podróży na poszkodowanym, który miał zatrzymanie krążenia, także to my nie zmyślamy, my po prostu podążamy za współczesnymi trendami. To są te sytuacje właśnie, gdzie no tak jak powtarzam, nie są to zmyślone sytuacje, najtrudniejsze i najdziwniejsze scenariusze właśnie są napisane przez życie, my po prostu podążamy za tym trendem i obserwujemy, jak to może się przytrafić i przydać.